Chciałem trochę dzisiaj pokazać, jak parzy kawę Espresso De'Longhi ECP3420. Jak żona wybierała ekspresy, to dosyć mocno pomogły jej filmiki na YouTubie. Zastanawialiśmy się pomiędzy tym De'Longhi a Zelmerem model 13Z012. Też fajnie wyglądał, ale opinie, które o nim ktoś przedstawił, były takie, że dosyć głośno pracuje. Prawdopodobnie jest to przyczyną tego, że z tyłu ma zamontowany zbiornik na wodę i on wpada w mocne wibracje podczas parzenia kawy. Ten De'Longhi jest bardzo cichy i to nam się też podoba. Z jego zakupu jesteśmy zadowoleni, przynajmniej na tym etapie użytkowania. Co mamy w zestawie? Ekspres, spieniacz, czysitka, kolbę i miarkę z ubijaczem. Czysitka można sprytnie tutaj ukryć. W środku tutaj też mamy zbiornik na wodę. Dodatkowo ze wskazaniem fajnie położyć. O, może tak. Ze wskazaniem poziomu tutaj z przodu ekspresu. Zróbmy teraz może kawę. Kolba, powiem, że jest dosyć solidna. Fajnie zbudowana, masywna. Fajnie się trzyma w ręce. Dajemy jedną łyżeczkę kawy, ubijamy i montujemy kolbę. Załączamy ekspres. Zapala nam się czerwona dioda, która wskazuje, że jest załączony w tej chwili ekspres. Od tego momentu zaczyna nam się grzać górna część. Czekamy do momentu, aż się zapali nam zielona dioda z zapisem tutaj OK. Sygnalizuje ona, że ekspres jest już nagrzany, że woda w nim jest nagrzana i jest gotowy do załączenia. Ekspres jest bardzo prosty w obsłudze. Ma tylko opcję parzenia kawy, ciepłej wody też, która będzie nam się ze spieniacza wydostawała, oraz robienia świetnej pianki do kawy z mlekiem. Zielona dioda się świeci, a więc załączamy ekspres. Uważam, że jest to bardzo cicha praca tego ekspresu. Ten ekspres nam się sam nie wyłączy. Musimy pilnować, żeby nam się po prostu ta kawa najzwyczajniej nie przelała. Ja ją w tej chwili już wyłączam. Jeżeli byśmy nie wyłączyli, no to nam przebierze filiżankę. Jak dla mnie nie ma to znaczenia, nie jest to żaden kłopot. Wręcz przeciwnie, można popatrzeć, jak ta kawa nam się fajnie sączy i zaraz ją będziemy smakować. Jaka kawa wyszła? Zaraz zobaczymy. Może jakąś łyżeczkę. Kawa ma taką piankę fajną, dosyć gęstą. Proszę zobaczyć. O. I tak oto w skrócie wygląda parzenie kawy tym ekspresem. Mi kawa smakuje, moja żona jest zachwycona
Jeżeli się Wam filmik podobał, to dajcie mi tutaj jakiegoś lajka. Wszystko co złe to nie ja. Do usłyszenia.